Witamy Was z katowickiego Spodka, dokładnie z ostatniego weekendu rozgrywek e-sportowych, gdzie czołowe drużyny grające w StarCrafta 2 i CSGO walczą o nagrody. O nagrody, których łączna pula wynosi $1 000 000. Mnóstwo ludzi, kibiców, ogromna przestrzeń expo i niebagatelne rozwiązania techniczne, aby urzeczywistnić to wydarzenie dziejące się na kilku scenach. Witam Was na Intel Extreme Masters 2019. Event o takiej skali wymaga zastosowania rozwiązań audio niezawodnych, skalowalnych, prostych w użyciu. Technologia, jaką tutaj zastosowano, audio over IP, najprościej mówiąc przesyłanie audio po sieci. W tym segmencie istnieje kilka protokołów wykorzystujących TCP/IP, natomiast od kilku lat takim standardem stało się Dante. Możliwości sieci Dante to wielokanałowe przesyłanie dźwięku nieskompresowanego w ilości 1024 kanały, włączając to wejście, wyjście, na łączu jednogigowym na pojedynczym kabelku CAT6. Benefity, jakie płyną ze stosowania technologii Dante, to brak degradacji sygnału audio, uniknięcie takich zjawisk jak pętla mas. Jest to przesył cyfrowy, również globalne zarządzanie zegarem systemu. Focusrite jako jedna z pierwszych firm zaimplementowała technologię Dante do swoich przetworników. Są to przetworniki służące do wielokanałowego przesyłania dźwięków z różnych formatów do sieci Dante i na odwrót. RedNet znajduje swoje zastosowanie w nagłośnieniu, studiu, projektach produkcyjnych i postprodukcyjnych. RedNet łączy struktury analogowe, cyfrowe, a to dzięki swoim urządzeniom, mostkom, takim jak ASBU do Dante, MADI do Dante, czy też Pro Tools HD do Dante, czy też analog. Szeroki wybór formatów wejść i wyjść, jakie obsługuje system RedNet, sprawia, że jest to najbardziej wszechstronny system audio over IP dostępny na rynku. Na IEM 2019 używamy urządzeń Focusrite RedNet w około 15 punktach, co daje nam w sumie około 200 połączeń w całej sieci. Wszystko schodzi się do jednego wozu transmisyjnego zarządzalnego w sieci, przez co uzyskujemy elastyczność połączeń, funkcjonalność i skalowalność całego systemu. Zazwyczaj przetwornik Focusrite RedNet służy do przejęcia sygnału z mikrofonów w danej lokacji oraz do oddania sygnałów do zwrotnych dla prowadzącego czy dla reportera. Używamy ich również do zabrania sygnałów ze stołów komentatorskich czy studiów z analizą przedmeczową czy pomeczową i oczywiście również do podania sygnałów do baz komentatorów, aby mogli się oni słyszeć oraz mieć kontakt z produkcją. Niektóre z przetworników są używane również w reżyserkach, aby przejąć i oddać sygnały do systemów komunikacji. Używamy systemów komunikacji marki Riedel i łączymy się dzięki przetwornikom RedNet z protokołu Dante przez analog do tychże systemów komunikacji. Przetworniki Focusrite RedNet są przez nas wykorzystywane nie tylko do celów realizacji telewizyjnych, e-sportowych. Wykonujemy też instalacje
na przykład na potrzeby dużych widowisk na stadionach, dystrybucji sygnału. Są to zazwyczaj duże siatki połączeń, wyprowadzamy sygnał na dach stadionu, przetworniki są używane do wypuszczenia sygnałów do wzmacniaczy, do naprawdę dużych systemów nagłośnieniowych. To jest jeden z przykładów wykorzystania przetworników RedNet. Niektóre z nich wykorzystujemy również do prac studyjnych. Są to świetne przetworniki używane w studiach postprodukcyjnych. Używamy przetworników Focusrite RedNet od 3-4 lat. Wybraliśmy to urządzenie dlatego, że są proste w obsłudze, są bardzo niezawodne. Chyba nigdy nie zrobiły nam żadnego psikusa. Do tego są mega wytrzymałe, podróżują z nami po całym świecie. W zasadzie parę dni temu cały system przetworników wrócił z Montrealu, z Kanady. Podróżował transportem lotniczym. Parę miesięcy temu był razem z nami w Rio, w Brazylii. A teraz jest w Katowicach i jak widać, świetnie sobie radzi.